Odpalamy solidnego, pełnoprawnego RPGa z krwi i kości lub szybkiego hack and slasha z potężnym światem. Setki lub miliony questów naraz, tysiące znaczników na mapie, armia potencjalnych rozmówców, masa miejsc pod eksplorację. Tona interaktywnych elementów, jeszcze więcej dylematów różnej maści. Wszystko owocuje murem wzniesionym z części składowych gier niemałych. Czasem ciężko go przeskoczyć, trudno to wszystko ogarnąć, przemóc się, wejść. Bywa przytłaczająco, wręcz zniechęcająco. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich urojeń. Przepraszam Was za ostatnią wpadkę, jeśli chodzi o początek, za to po prostu, że ta narracja w tle się nie nagrała. No, bywa, chochliki się zdarzają. Po tytule dzisiaj będzie ludologicznie gamingowo. Opowiem Wam dzisiaj o moich wrażeniach, o pewnym takim aspekcie, który bardzo często towarzyszy mi podczas rozpoczęcia przygody w jakąś grę o otwartym świecie. Ale bardziej celowałbym tutaj w pełnoprawne właśnie RPG, czy chociażby w gry typu hack and slash action RPG. O co chodzi? Generalnie jak zasiadamy do jakiejś gry, wcześniej wiemy, jaki gatunek ona reprezentuje, generalnie z czym się ją je, jak się mniej więcej po jej strukturze człowiek musi poruszać i tak dalej. Bywają jednak momenty, że pomimo pewnego gamingowego doświadczenia i powiedzmy bycia poniekąd z grami elektronicznymi na ty, pewne aspekty rozgrywki mogą nas przerosnąć. Starsze gry, powiedzmy, do nich często one były bardziej skomplikowane, mniej casualowe. Nierzadko były dołączane do niej potężne instrukcje, pokrył naprawdę obszernych, dużych knik, czy to, jeśli sobie przypomniecie, symulatory lotnicze wszelakiej maści, czy chociażby gry strategiczne. Nie zawsze było łatwo ogarnąć mechanikę, strukturę gry komputerowej. Im dalej, czyli bliżej naszych czasów, tym powiedzmy poruszanie po grze jest łatwiejsze. Wejdźmy sobie chociażby questowa taka ścieżka Fable 2, Fable 3, które jest powiedzmy kompletnym zaprzeczeniem dzisiejszych rozważań. Dlaczego Wam o tym mówię? Pragnę zwrócić Waszą uwagę na podobny, lecz troszeczkę inny mechanizm, pewne zjawisko odbiorcze, które pozwoliłem sobie nazwać początkowym strachem przed wielkim, otwartym światem. Weźmy sobie na przykład jakąś grę właśnie fabularną, CRPG. Premiera, idziemy do sklepu, przynosi kurier, nieważne, wpada nam gra w łapki, odpalamy, kreujemy, przygotowujemy naszą postać i zazwyczaj wita nas jakaś lokacja startowa. Czy to jest mała wioska, jakaś mieścinka, czy to jest jakiś loch, krypta, jaskinia. Coś, jeśli chodzi oczywiście o powierzchnię wirtualną, symbolicznego. To jest powiedzmy taka cisza przed burzą, taki preludium do chaosu. Wszystko w obrębie tej lokacji ma za zadanie jakby przyzwyczaić nas do sterowania, do mechaniki. Ujawnić przed nami arkana, powiedzmy, wiedzy na temat gry, po prostu oswoić z interfejsem, z całą mechaniką. To jest jak najbardziej zrobione, to jest jak najbardziej zrozumiałe, często jest to pod przykrywką jakichś mini questików typu pogodzenie kochanką, pogodzenie kochanków, podanie kloca drewna, czy nazrywanie chwastów pod jakiś wywar, chociaż myślę, że takim symbolicznym, sztandarowym przykładem byłoby chociażby wybicie szczurów w piwnicy. Policzcie, ile RPG-ów miało misję w ramach jakiejś początkowej lokacji. Tylko że tak jak mówię, to jest swoista cisza przed burzą, pewne uśpienie naszej czujności i naszych zmysłów. To jest oczywiście pewne rozleniwienie, poczucie luzu i przeświadczenie, że teraz będzie z górki. No właśnie, nic bardziej mylnego. Prawdziwy Mordor jest przed nami. Ja kocham RPG, grałem w mnóstwo RPG-ów starych,
nowych JRPG-ów, no nieważne, wiecie o co chodzi, wiecie mniej więcej jakie mam podejście do tematu, jakie gatunki preferuję, ale mimo powiedzmy takiego bagażu doświadczeń z branżą, dalej powiedzmy, może nie, że boję się, ale dominuje pewien taki strach, obawa o ogarnięcie świata, w jakim umiejscowiona jest gra. Dopuszczamy to wspomnianą, przed chwilą przeze mnie zanonsowaną małą wioskę, mieścinkę, lokację startową, tak sobie ogólnie powiedzmy LS. Nagle naszym oczom ukazuje się potężny świat. Tyle miejsc do zbadania, pod rozkoszny exploring. Tyle bohaterów, NPC-tów niezależnych pod jakąś dyskusję. Tyle miejsc, powiedzmy, do odwiedzenia, zadań do wykonania i tak dalej. Od miasta do miasta. Wchodzimy ledwo do miasta, już mamy 20 questów. Chcemy rozwiązać jeden quest, w przejściu do następnego questa nadchodzą nowe, które krzyżują się ze starymi. Nagle coś niechcące, jakieś zadanie wykonujemy, nawet nie wiemy kiedy. Po pewnym czasie patrzymy w dziennik naszej misji, zadanie nieudane. Bo powiedzmy, no magia różnych, powiedzmy, takich crossfire'ów, zależności, multum niewiadomych domysłów, wiecznych dylematów, no, rozpierducha zależności generalnie tych chwastów. I można się w tym pogubić, to jest kwestia jak najbardziej zrozumiała, która niestety no, bardzo często wpływa zniechęcająco, jeśli chodzi o dalszą rozrywkę. Przypominam sobie Sacreda 2. Sacred 1 w mniejszym stopniu, ale Sacred 2. 20 godzin gry, tylko 7% mapy ujawnieni, tryliard questów, diablo do siebie podobnych. Nuda, monotonia, do tego ta przytłaczająca atmosfera ilości, a nie jakości danego kontentu, który jest budulcem tego świata, tej potężnej przestrzeni. Tutaj właśnie pojawia się ten zasadniczy chaos. Wszystko zależy od tego, jak gra jest skonstruowana, jak linia fabularna, przygoda, aranżacja lokacji, terenów, mapy jest przemyślana, zaaranżowana. Jeśli zachęca do dalszej zabawy, mimo pewnych początkowych schodów, to nie widzę problemu. Jestem gotowy na pewne trudności związane z początkowym, że tak powiem, nieogarnianiem, strachem przed wielkością, że to może nas przytłoczyć, zgnieść, masa dylematów, co najpierw, tu ten, ja bym chciał powrócić, tak. Okej. Trzeba to robić, oczywiście konstruować z głową. Jak ja sobie radzę z czymś takim, w obliczu takich ciosów? Z reguły nie zniechęcam się, z pokorą i zrozumieniem staram się przemknąć pewne trudności, powolutku, po kolei czyścić sobie dzienniczek z questów, eksplorować, wypytywać ludzi na danym obszarze, na danym sektorze, wszystkich, wszystko posprawdzać, wszystko ogarnąć, wszystko co możliwe pozałatwiać, żeby elementem mobilizującym mnie do przejścia do następnej lokacji były tylko questy, zadania tego wymagające. Dlatego ja sobie na przykład cenię, to może będzie kontrowersyjne, ale przynajmniej szczere, cenię sobie pseudootwartość świata w grach RPG. Jak słyszę potężny otwarty świat, niby na pierwszy rzut tam ucha czy oka, coś atrakcyjnego, o kurde! Ale suma summarum, w praktyce wychodzi to tak, że jest burdel w głowie, burdel w dzienniku, burdel wszędzie. Dlatego lubię, powiedzmy, pseudootwarte lokacje. Czym są pseudootwarte lokacje? Wydaje mi się, że kiedyś mówiłem to podczas pogadanki z Rokiem. Pewna sektorowość, jak na przykład w Amalurze, że ta kraina jest duża, ale podzielona na sektory, które też nie są małe, ale są właśnie, ten wyraz, do ogarnięcia. Tu questy porobione, tu załatwiane, tu ogarnięte, tu pozwiedzane, tu wypytane, tu pomordowane, tu polutowane. Pysznie, okej, z czystym sumieniem mogę przejść do następnej lokacji, do następnej krainy. Nie wiem, no może macie podobnie. Ja lubię mieć
czysty zeszycik i nie lubię, kiedy jakiś quest mi tam siedzi, nie odznaczył się, zwiesił się, spieprzył się, zgryzł się z czymś i został. Wiadomo, no to jest ciężka sprawa zrobić gry o potężnym świecie, gdzie wszystko by grało. Nie powstaje jeszcze żadna taka gra, która miałaby tak potężny świat, na przykład właśnie jak Skyrim czy Fallout New Vegas, gdzie wszystko by grało, każdy quest zachował się tak, jakby zachował się podobno. Mówię tutaj o kwestii premierowych, bo nie mówię o patchach, chociaż nie zawsze patche wszystko ogarniają. Reasumując, maksymalna skrupulatność, exploring do granic możliwości danej chwili. Gdy zaczynamy rządzić światem, a nie on nami, pojawia się właściwy fan i satysfakcja kategorii podołałam. Nic mi już w tym momencie nie zagnę. Wiem, jak grać. Wspaniale, że niektóre gry, głównie RPG, hack and slashe, tak jak gotiki, eldery, fole, dają nam wolność, dużo swobody w poznawaniu potężnych, otwartych światów. Masa zadań do wykonania, hordy przeciwników do bicia, czy zakamarków do odkrycia. Czasem jednak, co za duże, to niezdrowe. Ważne, żeby to wszystko było kreowane, aranżowane z głową, albowiem przesyt może przynieść efekt odwrotny do zakładanego. Zalety może przerodzić się w wadę, która miała wzbogacić tytuł, a suma summarum go ukatrupiła. By w gry bawiło się przyjemnie, powinny być one czytelne i przyjazne. Dlatego, tak jak wcześniej mówiłem, jestem w stanie zaakceptować pewne uproszczenia, blokady lokacji, brak dostępu do krain, w których już wszystko się zrobiło. Jestem ciekaw właśnie, jak wy sobie radzicie z tego typu kwestią lęku przed właśnie wirtualną przestrzenią, potężnymi światami w grach gatunku RPG hack and slash. Sprzedajcie swoje tipy w komentarzach. Dziękuję wam serdecznie za kolejne miłe spotkanie. Trzymajcie się, kochani. Hejas!